kolokwium, nie wiem czy zaliczę. No mega trudne, dobrze, że dałaś mi ściągnąć. 8 zł za ciastko i kawę! Co? Przecież to żadna promocja. Jak kupujesz w sklepie kawę za 8 zł i masz około 50 filiżanek. No jak to nie? Ja muszę się odstresować po tym kolokwium, więc jak uważasz? Ja wolę być bardziej oszczędna, więc zrobię sobie po prostu kawę w domu. Pa. Pa. Po co kupować kawę na mieście, skoro można ją zrobić w domu? To jest bez sensu. Zrobiłabym w czajniku, ale z drugiej strony to na gazie będzie o wiele taniej. Tylko gdzie jest kawa? Mam. O rany, jakie kwaśne! O, tego się nie da pić! Ale w sumie jest tania i mocno klepie. Tak, zaoszczędziłam 8,98. To była warta wszystkich pieniędzy. Hej, masz minutkę? No, jasne, spoko. Słuchaj, umówiłam się z chłopakiem, tylko że zaprosił mnie na kolację. No to spoko. Nie lubię wydawać pieniędzy na mieście, poza tym nie chcę, żeby on za mnie płacił. Ty już całkiem zwariowałaś z tym oszczędzaniem. Jedzenie jest strasznie drogie, bez sensu. Zaproponowałam spacer. Jak koleś chce płacić, to niech płaci. Co ty się tym przejmujesz? Będzie spacer, koniec, kropka. Idę się szkopać. Jak płacisz. Boże, z kim ja mieszkam? Dzisiaj z twoją pomocą odnajdę w końcu męża. Dobra, tak będzie dobrze. Odchylę trochę ramię. Hej, masz ładu... ty idziesz na randkę? No tak, to mój szczęśliwy sweter. Ten sweter może był modny, ale 5 sezonów temu wyglądał okropnie. Ojeju, no zawsze chodzę w nim na randki, no. Jest trochę zmychacony, ale bez przesady. No, może dlatego nadal jesteś singielką. To się zmieni. Poczekaj, przyniosę ci coś. No dobra. Masz, to narzutka w modne zwierzęce wzory. Kupiłam 2 rozmiary, więc w sumie jak ci podpasuje, to możesz sobie zostawić. Dobra. Nie opłaca mi się zwracać. Dzięki, przymierzę. A po randce zwrócę. No i co zakładasz na piątkową imprezę u Marka? Ja kompletnie nie mam się w co ubrać. Co ty gadasz? Kupiłaś tą sukienkę w Cekiny? Boże, też ją chciałam kupić, jest cudowna. Strasznie mało kasy, wiesz? Nie wiem, zastanawiam się, czy nie zacząć oszczędzać, tak jak moja współlokatorka. Ale nie, nie! Stara, walić to, musimy wyglądać najlepiej na tej imprezie. Dobra, no właśnie widziałam, że wyszła nowa kolekcja. Dobra, zaraz zerknę, bo aż jestem mega ciekawa. Może coś sobie kupię? Dobra, dam ci znać, wyślę ci screena na Messengerze. No, hej! Nowa kolekcja! Boże, jaka ta torebka jest piękna! Może zamiast sukienki kupię torebkę. O Boże, jaka droga. Muszę ją mieć, muszę ją mieć. Trudno. Zaciągnę debet na karcie. Najwyżej nie będę nic jadła przez miesiąc. Torys. Randki. Zaraz przeliczę, czy wszystko jest na plus, czy na minus. Dobra, 10 zł wydałam na orzechy dla wiewiórek. Były strasznie drogie. Złoty 70 na wodę. Niestety, zachciałam się pić. I 5 zł na ziarenka dla kaczek. Świetnie. Jestem strasznie rozrzutna. No, zaraz, zaraz. Przecież ja to sprzedam. I będę 5 dyszek do przodu. Ekstra. Dzień dobry, pani Karolina. Mam tak. Przesyłkę do pani. Moja torebka, dziękuję. Jest w końcu. O Boże, jaka piękna. Warto było zaciągnąć debet. Jest idealna. Teraz mogę iść na imprezę. Oszczędności do starówki. Hejo, co robisz? Wkładam oszczędności do skarpetki. O nie, to teraz już wiesz. A, okej. Okay. Idziesz ze mną na imprezkę? Nie, muszę posprzątać w pokoju. Ale on jest prawie pusty. A, będę uczyć się do kolokwium. Do tego, który mamy za tydzień. Aha. Piąteczek, baw się dobrze! Pa. Jest piątek, jest impreza. A ja siedzę w domu. To wszystko przez ten chleb, który podrożał o 20 groszy.
Zamiast kupować drinki, będę siedziała w domu i po prostu będę oszczędzała, no. O, co to za fajny serwis? Wow! To pozwala zwrócić część wydanych pieniędzy za każde zakupy online. Ale ekstra. Zakładam konto. Muszę koniecznie wypróbować. Stara, słuchaj, będzie ten bal akademicki i będą kolesie z medycyny. Na pewno wtedy znajdę męża, tylko muszę się odwalić. Pamiętam, tylko ja nie mam się w co ubrać, bo jakiś czas temu zaciągnęłam debet na koncie i do tej pory go nie spłaciłam. Pożyczysz mi hajsik? Nie mogę, ja zbieram na wesele. Ale możesz zrobić wyprzedaż szafy, bo masz mnóstwo ciuchów i one nieźle pójdą. No wiem, ale... Albo wiesz co, pokażę Ci taki super serwis, który ostatnio obczaiłam. No zobacz, to jest mega proste. Ja założyłam konto i sama przetestowałam. Także polecam. Wchodzisz na stronę letyshops.com i robisz zakupy. Mają tutaj bardzo dużo marek, takich jak AliExpress, Allegro, Born to Be, nawet mają MediaMarkt. Możesz też zainstalować sobie wtyczkę, żeby było szybciej. No i wybierasz sobie to, co chcesz. Po prostu robisz zakupy, a oni zwracają Ci część pieniędzy na konto. Wow, mega. Czyli możemy kupić sukienki i dostać zwrot kasy za to, że kupiłyśmy sukienki? No dokładnie, oszczędzasz. Super, to kupujemy sukienki na bal. Pewnie. Ej, rzeczywiście, to jaki to jest mega wybór. No, ta jest fajna, nie? Dużo tych sukienek. Jest mój ulubiony sklep też. Zobacz, jak wejdziemy na ten sklep, to będzie lepszy procent. O, rzeczywiście, ten ma wyższy procent zwrotu. O, może tą zamówię. No, to jest ładne. Cudowna. Dobra, to co? Kupujemy? Mhm. Ja wezmę tą. Dobra, to bierz. Do koszyka. Ale będziemy odwalone na ten bal? Będzie mega. Patrz, rzeczywiście, i naliczył nam się zwrot. Ha, to ponad 3 kawy i ciastko. Może tym razem wybierzesz się ze mną? Przyszły mi 2 sukienki. Tylko teraz pytanie, którą wybrać? Nie wiem. Zastanowię się potem. Całe szczęście, że moja szefa zaczyna po prostu wyglądać normalnie. Ekstra. 89. To warto nawet przepisać. Dziękuję bardzo, spaczka. Jezu. Smoko. Widzenia. Pa. Hej. Hej. Idziesz ze mną na imprezkę? Nie, muszę sprzątać w pokoju. I kupiłam ziarenka dla ptaków. Kiepsko. O! Przecież ja to sprzedam. I będę 50 dyszek do przodu. Kurde. 50 dyszek do przodu, no. Ej, rozrzutna! Dobra. Ej, rozrzutna! Ej, rozrzutna! Stara, będzie ten akademik. To zrób wyprzedaż w szafie. Wszyscy się tam zmieszczą. Ci z medycyny też. Zaproś wszystkich do tej szafy, ona jest taka wielka.